Witajcie moi mili, to ja Unkel Jork. Dzisiaj w takim trochę nietypowym miejscu. Jak widzicie już jest 2 lutego. Już jest druga połowa lutego. Ja jest z dwoma lawetami. Posprzedawał palety. No była cena wyższą niż najwyższą i odkrył rzek pewnego buga. U mnie sprzedane wszystkie palety. Jada jeszcze po palety. Zaraz to spróbuję sprawdzić, czy faktycznie jest to bug. Jak ja, no to mamy Eureka. A zaraz przy wszystkich widocznych tu, wszystkich tych, co mnie oglądają, będą widzieć, o co biegą. Dobra, ja sobie tak pojadę. No bo jak wiecie, na takich mapach jak ta, a to zawsze jest najwyższa cena na pociągu. Rzadko kiedy jest kajnandzie. Jest też, ale no najczęściej jest najwyższa na pociągu. Aha, no nie, nie mam. Dobra, bo to się przydało. To pojechało i nie ma. Ale przy okazji, że się coś odkryło, to trzeba zrobić próbę generalną. I to jak tak doszło do wniosku, że no bo bym mógł jeszcze iść przespać luty i w marcu zacząć, bo to już odkamienianie, takie pierdoły już idzie zacząć w marcu. Ale to jeszcze poczekam i spróbuję tego buga, ta niedoskonałość, ta. Ta. Ta ona, no tamto, tego, tamtego, siamtego, owego. Ups, nie wyrobiłem się. Zaś się nie wyrobia. O rynnach utargał odważnikiem. Teraz już poszło. Przyczepy się połomią, bo to jest skrętni dyszel, to one się tam tyle złomią. I tu jedziemy teraz po blisko. Tak, i teraz się kaj są fabryki tu nie zupy, a tutaj marchew konserwowa, już nie ma buraki konserwowe. Dobra, żeby sa nie zalegało. Upsa. Nie tak. No, dobra. I teraz zrobimy tak. No i pojedziemy czy czwarty drugi. Większy czy czwarty drugi. Normalnie.
A reszta potem sprawdzimy, czy ten bóg jest. Jak jest, to wam powiem wszystko, co się działo. Ale najpierw muszę to sprawdzić, czy ja to zrobię tak, jak że się to wymyślą. A tak w ogóle, buraki konserwowe są w ogóle na Erlengrad najwyższa cena, czy nie? Buraki konserwowe. No ja, 1570, no. Co na wzrostowym, dobra. Kaś ty wjechał. Ty, brymzu w nim możesz kręcić nie umiesz, czy co? Kaś mi sam po trawie jeździsz. Jeszcze czekać postawić punkt skupu do peletu. Tutaj na tej mapie. Ocie bardzo mocno zastanawiam nad tym, czy dali to tu ciągnąć, czy się nie przesiedleć po prostu na połowa. No musiałbym połowa dociągnąć do lutego albo do marca, aby iść po prostu nic nie kupować i przelecieć. Aha, do marca. O i potem tam kupić jakieś pola mniej więcej z tym też co samą, co ja samą rzepak coś mam zasiony, pszenicy coś, jęczmienia coś. Kupić po prostu pola z tym, potem puste pola podokupować. A to bym musiał w lutym, aha, w lutym jeszcze nie pójdzie orki robić. No, jakoś bych to tam poogarniał, żeby to pociągnąć po prostu mniej więcej w magazynie to samo, co żeby było co tu. No bym musiał silo zwykłe wymienić na multisilo, żeby tam szło marchew dać. Sprzęt ten są co tu. Powinno to zagrać. Stan konta i po prostu zmieniliby no mapa na tym. Na ti sami oni co tu. Ale to muszę po nagraniu bo najwyżej siednąć i najpierw wciepnąć ta mapa i sprawdzić co się tam da zrobić. A dopiero potem kombinować dalej. Dobra, weźmy pełne oświetlenie pojazdu. Dobra, tu już mogę przyjść na zewnętrzną kamerę. Jak widzicie, tu jest krzyżyk. Koniec mapy. Na wierchu tam są tory i jest Erlengrad. Sprzedaż. No. Nie pójdzie to tak. Aha, tu jest ten cholerny krzełk. Dobra, jak nie tak? To tak. Jakżeście zauważyliby, są żeście świadkami. Idzie tu sprzedać na Erlengrad palety bez wynajmowania pociągu. A jakże kto odkrył? Wynajmował żech pociąg i zawsze jakaś paleta z pociągu spadła. Przez to tam stały dwie palety na boku
bo no, przyjechał jak pozbierał jak no i co, pociąg pojechał, nie wyda go drugi raz wynajmu wosku niż dwóch palet. Pojechało to tam. I dobra, i było jak potem drugi raz. Zaś po ono, po aha, to było po byłek po zupy potem i to samo, zaś zostały mi w sumie dwie palety spadły z tej platformy. Jak on wjeżdżał i dwie palety potem znał po drodze, no to cztery palety mi stracił. Mimo tego, że zupy już były zapięte pasami. Tak jak szło ręcznie, kto pozapinał, bo jakże zapinał wcześniej niby przez L, myślę, no kurde, nie pozapinał mi pasami i stracił palety. No to zapnął ręcznie. Ale wielkie G to też dało, bo spadły. Dwie po drodze i dwie po ten tukej. No i tak ten drugi raz tak już patrzył, co się dzieje i wychodzi na to, że w momencie, jak się wysiednie z pociągu, traci się zapięcie palet pasami. Wysiednie, czyli ten moment, jak on po prostu niby wyjeżdżał za mapa, to traci się zapięcie z pasami. Jak sam o pełną prędkość, to te palety po prostu wylatują, więc trzeba by było z małą prędkością przejeżdżać, żeby te palety nie spadły z platformy. No ale że mi cztery palety spadły, no to dobra, trzeba było wziąć traktor i pozbierać to. I jakoś tak, że te dwie palety ostatnie wziął, no dwie, potem te dwie i tam, że tak jakoś owinął dziwnie, że zachował człowiek właśnie o sam koniec mapy i te palety mi się sprzedały. Myślę, no kurde, jak to się tak dał, no to se nie byda patyczkował, no to wszystko ta, no tak by sprzedawał teraz. No i dlatego robię jak ta próba, więc powiem tak, próba wyszła pomyślnie. Zadanie zostało zaliczone. Sprzedaż tu, kto tu grał, jak ma palety, jak najbardziej może to zrobić w ten sposób. Z drugiej strony się to może nie dać, bo tam jest akurat na moście, z tego co ja pamiętam, ten punkt. No bo tu jest w lesie, więc jak tu się pojedzie i tu się dobrze zajedzie, sam koniec mapy, to się to sprzedał. A tu z tej strony jest, no on tu jest na moście, więc tu nie ma szans podjechać, więc sprzedaż palet tylko i wyłącznie w tym punkcie tu, na samym zajeździe. Także to tam jest do ogarnięcia. Ja sobie no muszę przejechać tutaj tą drogą, sprawdzić, jak to sam wygląda, bo tak szczerze powiedziawszy, tak daleko jeszcze te mapy nie zwiedzą. Na pewno to będzie granicą, tu się już nie da przekroczyć. Ale nie, bo że tam jeszcze poglądać, jak to wygląda, bo tu jest granica, więc to jakoś tak pójdzie dziwnie. Także jest opcja sprzedaży po prostu. Przez uno z palet bezpośrednio na Erlengrad, nie używając pociągu. Taka opcja jest, jest udowodniony i idzie to tak robić. Dobra, czy my mamy jakiś metal naprodukowany? A 1250 to nic, dobra. To niż ty tam dojedziesz, widzisz to, po co ją mapa wyłączył.
Ty się tam jedź spokojnie, a ja w międzyczasie się przeniosę tu. Tak. I zrobiam się drzemka do rana. Skasuję pieniądze z konta, oczywiście. Jak żeby inaczej? Odsetki od pożyczki, zostało nam 316. A wiele w ogóle tak jest tej pożyczki jeszcze? Tu jest 600, tu jest 300, to jest 900, czyli w granicach 1000, znaczy miliona. Trzeba by było mieć milion. Tutaj śnieg idzie. Och. Tutaj nic nie zrobimy. Kalendarz jest już. No ja obierzę zasilę słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, trzcina, bawełna, nie winogrona. Aha, buraki, marchew, pasternak są dopiero we kwietniu. Ale ziemniaki by szło, a ziemniaki mi też będą potrzebne. Słonecznik, owies to niekoniecznie. Ziemniaki, ja bo to bych tam porobił. Burak cukrowny, trzcina czy bawełna to tam nie. Ale ziemniaki ja. Jeszcze no, muszę sprawdzić w tym. Budowa, produkcje, co my tu mamy? To jest piekarnia, to są podstawowe. Przędzalnia. Platinum Expansion, fabryka beczek, fabryka mebli, fabryka podłóg, piec hutniczy, szybkopalniany, fabryka papieru, fabryka akcesoriów dla zwierząt, materiałów artystycznych, dachówek, stolarnia, tartak, piekarnia, mleczarnia, przetwórnia ziemniaków. O, jest. Dobra, fabryka żywności konserwowej jest. Wytwórnia zupy jest. A tu jest przędzalnia. Z Platinum Expansion i to jest hala do peletu z peletyzorem i elektrociepłownia. Dobra, punkty skupu. Punkt sprzedaży pelet. Dobra. Co to jest wytwórnia fortepianów? Tak, Silverun. Kruszarka. To więcej nie potrzebuję. Dobra, czyli by to wszystko było. Jest to do ogarnięcia. Żeby przejść na ten na połowa i postawić te sprzęta. Ale skoro śnieg spadł, to ja nic nie zrobiam. Więc muszę oddać Zetorowi jego przyczepa. Ciebie puścić do silo zbożowy. Tam możesz przejechać. A Zetorkiem jedziemy trochę rudy przewieźć i wywieźć. Przede wszystkim najpierw rolki stali.
Dobra, nasz stalowy ciągnik jedzie. Ho, ho, ho. O, już się liście straciły wreszcie. No to tak troszeczkę denerwowało przez ta zima, jeszcze te liście na tej drodze. Ale straciły się. Złotą polską jesień poszła już wreszcie w trzy wiatry. O, Samsonowe trzy palety? To bidnie coś. No, ale trudno. To będą trzy palety. Palety euro, zbiorniki, palety big bag, worki ponadwymiarowe, palety euro. Czterokrotne z prefabrykatami, do stosów, z budami, z metalem. I lecimy jeszcze zarobić jakiś porad i siężków. Szesnaście jeszcze zarobione. Dobra. Robimy tutaj przejazd. Tak, o. Postawimy ją tu z boku. To na pewno pójdzie wysypać. Do się zmieści, pewno, że się zmieściło. Jedziemy po świeży ładunek. A on się wygasł. Pojedziemy jeszcze obejrzeć, wiele tam jeszcze się zmieści. Nasypać i chciałem jechać kamienie zbierać, no ale jedź tu w śniegu kamienie zbierać, no. Jedź pan tu w śniegu zbierać kamieni, choroba. Cóż pan narobisz? Nic pan nie narobisz, no.
To przyspieszyć do południa, to może kamieni zejdą. Na te kamienie z... Śnieg może zejdzie. To pójdzie robić jakieś prace polowe już. Kuźwa. Zetor. Nie wygasić, a wykipruwać. Jakoś odjeżdża na bok ta przyczepa. To jedziemy po następną. Trzeba fabryka zrobić wol. Czy tu widać jaki jest stan rudy metalu? Masakra. Tu się nie dowiem, ile tu jest na tej kupie. Prześlapany. Dobra, jak prześlapany, to jedziemy. To zawieź jeszcze raz. Zobaczymy, czy to styknie. Czy nie? Możemy poczekać. Aha, no to już cię wyciągnąć jakiś sprzęt. O, uciekł śnieg. Ja się zaś oczywiście nie wyrobił, no. Dobra, zróbmy się na razie razy 1. Zwiększone zapotrzebowanie na stacji supermarket. Oj, no teraz co oni by na tej stacji supermarket chcieli? Co oni tam w ogóle? Supermarket. Winogrona to nie jest zapotrzebowanie, to też nie. Supermarket to na pewno nie zapotrzebowanie.
Supermarket to też nie może być zapotrzebowanie. No, kiszonka, drzewo, trawa, siano, słoma, olej, sól drogowa, mąka, supermarket, ale to nie będzie. O, na ciasto mają zapotrzebowanie. 7900 za ciasto dają. Dobra, trzeba ten pas wyłączyć, żeby on tam paliwa nie psuł niepotrzebnie. O, to zaś z 2-3 dni, niż sam zacznę wozić. No, a nie mam tego, co sprzedać. Dobra, teraz tak. Co my tu mamy? Tu mamy Fiata. Fiat by powinien się dać rady. Albo tego Fiata, albo tego Fergusona by posłał do kamieniarki. A my mamy kamieniarka, nie? Powinna być. Ja stoi. 6400. Jest kamieni. Ja nie mam postawiony tej one. Ani je chyba tu nie mam. Ja. Woda, kamienie i wapno. Wychodzę. Jakie zapotrzebowanie w ogóle ma nasza kamieniarka na moc? Zbierasz 120 kunia. O, ten mu 142, aha, ten mu 95, dobra. Tu. 280, 240, 170, 160, 150, dobra. Aha, tu jest no 8SK400. Czyli i Ferguson, i Fiat dał się z tym rady. To puszczymy Fiata. Nie Ferguson.
weźmiemy Fiata do tej roboty. Trzeba będzie zaraz nalać, bo ja tam mam jeszcze coś wody w beczce. Będziemy mieli okulary pitły, te drugie. Trzeba będzie zaraz nalać i niech się to już produkuje. Dobra. Trwa zapisywanie. Choroba. Dwa uwrocia, obrót 5%. 0,2 wygeneruj. Tak.
Jeszcze czy on ma dobrze ustawiony ten. Nie tu. To jest tu i to jest tu. Podnoszenie później, opuszczanie wcześniej. Dobra. Działa czy nie działa? Wapno, kamienie nie działa. O, to włącz. Działa. Czas to jadę zaraz po świeżą wodę. Ale to ja sobie wyjadę tędy, dobra. Jakie nierówności, że chcę po dobru. Ja się nie nadaję na taki cosik. Tak, trzeba otworzyć dekle. Bo inaczej się nie wydekluje. Ja zablokowany przez obiekt. Nie chcę pociągnąć? Uuu, to niedobrze. No to trzeba... kurna. Najbliższy. Jedź dalej. Dobra. Tak, tyś powinien być napełniony. No. Jak on ma proporcja kamienia do wody? Trzeba to zaraz sprawdzić, czy tam jeszcze raz wylać woda i jechać jeszcze raz, albo po prostu styknie to na razie. Został obejrzany, no wyjada na wierzch. Jak to wygląda?
To sobie obejrzymy tutaj normalnie pod Escape'em. Dwiesta wody na 2000. Ale dobra, żeby ona taką czerwoną nie była. To ja mu tu jeszcze wleję. On sam coś mi obniżył to, choć niby. Niby, że kto robił to prostego, a jednak coś tu nie wyszło. Jak zawsze. Dobra, zróbmy no kontrola tu. Odchwaszczanie sampli transport i zasiewów od cholera i trochę. Ale ja nie mam chyba pielnika. Kultywatorować nie chce mi się. O, nie mam onego. Pielnik się to nazywał, nie? A nie chwastownik, ale nie ma chwastownika. Co mamy tu? O, ta szóstka jest za 60 tysięcy. A dlaczego to jest? Simply strong. A to jest na palety. Gablowy. O! Powinno to iść do przodu do traktora na przykład zapiąć, co? No ja raz, dwa, trzy. To ja na przykład na trzy punkta do przodu. Albo do tyłu. Taki masz jak od widlaka. Patrzcie. Trzynastomiesięczny, 9,6 godziny. Młody. To jest Precision Sprayer Pack, czyli to jest ten punktowy. Powiedzmy. No ale. Dobra, idźmy zobaczyć, jak się nasz świecik daje rady. Już przejechał dwa uwdocia.
No bo tu jedzie drugie. Tu chyba jedzie drugie. A, bo on tu zajechał na drugie i to jedzie drugie uwrocie. To mu się trochę nudzić nie będzie. To mał tam, potem mał tu do zbierania, o. A to pojedzie, a potem jedzie tam, potem tam, 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 tam. Przyjedzie na około do tego pola. Bum, bum, bum. I tu też ma zbieranie, nie? Ja. No. To mał co zbierać, dobra. Ale tak, ja nie będę dzisiaj przedłużał. Ten się tam będzie zbierał. Następny odcinek, przypuszczam, będzie podobnie jak ten. Chyba że zdążę przygotować połowa, ale to i tak będzie też podobny do tego robota, bo to wiadomo, na wiosnę robota jest jaką jest. Czyli jak w tym wypadku u nas to jest zbieranie kamieni. Potem są uprawki, siewy. Także zanim pojedzie któryś z kultywatorem. A nasz kultywator potrzebuje. Kaj on jest tu. Kultywator potrzebuje 250. A co jeszcze mamy? Brona talerzową. Ta potrzebuje no 150. Więc zobaczymy. A brona talerzową ma 4,5 metra szerokości. A kultywator mamy 7,5. No więc. Jeszcze potrzebujemy do naszego siewnika. Mamy dwa. Mamy tego. 125 koni. 3 metry. I tu jest 200 koni, 6 metrów. Więc. Ale za dużo siewów nie mamy, więc o, no zobaczę, albo po prostu puszcza tego 3-metrowego, bo ten nie potrzebuje kultywatora przed sobą. O! On potrzebuje 125 koni, czyli może go wziąć Ferguson. I może jechać tym, bo on ma bronę aktywną przed sobą. Sprzedaj. Nie. Ach, nie, bo to jest albo sprzedaj, albo ono. A co pokażę w kombinacjach? Aha, odważniki 600-650. Dobra. Czyli to by było tak. To zostanie ino co? Aha, pierwsze co trzeba sprawdzić i tak. Tu rodzaj gleby, nie pH. Oj, azot tu jest na 100% zerowy. 54 to trzeba będzie też i jedno i drugie i to tak poleci się. A tu jest pH dobry, azot na pewno. Tak, bo tu jest dany, ale reszta wszystko jest pH do poprawki.
I azot też jest do poprawki. Więc tu się będzie. Tu się będzie działo. Po kolei to będzie musiało iść. Więc co TTV zaraz może mogę zapnąć do rozrzutnika do wapna. No. Sprawdzić jako wapno i jak on skończy 52 jechać, to ja go mogę zaraz to 52 przewałpnować. Ja mogę 54 zresztą wapno zaraz ciepnąć, bo tam już nic nie pojedzie, żeby było. To mogę pierwsze 54 wałpno zrobić. No, czy ja tu mam Izaria? Ja mam Izaria, dobra. Czyli jest na automatycznym, jest na automatycznym. To jeszcze zrobimy wapno na 54 i będziemy kończyć na dzisiaj nagranie. Reszta by dał zrobił poza nagraniem albo na następnym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo ja mam pierwszeństwo, ja jestem ciężejszy, większy. Wypchać się. Jak ja ci trąbna. Może na szczęście, że to nie jest jedenastka albo trzynastka, bo to będzie już w krzypopie leżał. Control S, automatyczna. Tutaj. Dał to radę zrobić? To coś nowego. No i na minimapce co? Poprawiał się, no jasne, że. No i to już teraz TTV-ka dostanie. Znaczy to nie jest TTV-ka. X7624 zostanie już tym rozrzutnikiem wapna do
do zakończenia prac wstępnych. Czy upraw? Jakie opuść podnieś? Jest na błąd załącz. Mały Ferguson pójdzie do nawożenia, bo on to też szafnie. Ten ganz mały. Tamten Ferguson pójdzie do... siewnika 3-metrowego. Ganz wielki pójdzie do... do no szybko. Ganz wielki pójdzie do kultywatora, a ten troszkę mniejszy pójdzie do tego, a nie, to zmienia trzeba do tego siewnika. Bo do Pasternak, Burak i co? I marchew, buraczki marchew, to przyjdzie przecież potrzebuję dwa traktory. Żeby obsłużyć te sprzęta. Muszę poczekać, aż on się zawróci. Muszę tu podjechać. Osana te dwa pola dom najwyżej owiec tu na to i tam na, znaczy się. Ale to poleku, ja i tak potrzebuję posadzarka. Owiec mi niepotrzebny, co ja bym teraz owsem robił? He? Co ja bym z owsem robił? Ja potrzebuję osadzarka, żeby kartofle zasadzić. Co ja chcę wziąć? Przecież nie owiec. Co ja zrobię z owcem? Tylko i wyłącznie sprzedaż.
Coś tu w moich planach poszło nie tak. Dobra, mało ważne. Ważne jest to, że mamy ponad godzina i to na dzisiaj styknie. Także ja wam serdecznie dziękuję za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. I my się widzimy za tydzień w odcinku z polskiej mapy. Albo zielonka, albo połowa, jeszcze nie wiem. A w weekend, sobota, niedziela, flagowa seria, czyli Nordfriesisch Marsch i dalsze perypetie z produkcjami i innymi pierdołami, jakie tam są do robienia. Także dzięki wam serdeczne, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.